Spotkanie branży filmowo-fotograficzno-kinowej. Pierwsze odbyło się niespełna 4 lata temu, gdy organizowaliśmy na zakończenie obchodów stulecia kina pierwszą edycję targów fotowideofilm. Dzisiaj cieszymy się bardzo, że ponownie przedstawiciele tych trzech branż spotkali się w hali Expo. Ekspozycja jest piękna, bo sama branża sprzyja temu ogromnie. A my jesteśmy przeświadczeni, że Łódź jest świetnym miejscem dla promocji tak produkcji fotograficznej, filmowej, jak kinowej. Łódź przecież ma znakomite tradycje, stąd zresztą również obecność tych wszystkich instytucji tutaj, które do tej pory tworzyły obraz Łodzi filmowej. Nasza oferta jest skierowana do profesjonalistów. Świadczymy usługi filmowe i telewizyjne, kompleksowe i częściowe, realizujemy filmy i programy telewizyjne. Jesteśmy przywiązani do tradycji, także nasza specjalizacja, nasze osiągnięcia są tutaj z nami na stoisku. Można wszystko zobaczyć. Centrum Filmowe dysponuje w dalszym ciągu ogromnym zbiorem kostiumów i rekwizytów filmowych, które powstawały tutaj. W tej chwili przedstawiamy naszą ofertę bardzo szeroką, dotyczącą wypożyczania z tych zbiorów poszczególnych kostiumów i rekwizytów. Pomimo tego, że studio filmowe Semafor zostało postawione w stan likwidacji, to jednak mamy nadzieję, że w najbliższym czasie na gruzach Semafora powstanie nowa instytucja zajmująca się produkcją filmów animowanych i także filmów reklamowych. Chcielibyśmy tutaj na tych targach zaproponować właśnie realizację reklam w naszym studio. Pamiętajcie, jesteśmy postawieni w stan likwidacji, ale istniejemy i mam nadzieję, że będziemy istnieć. My debiutujemy na tych targach i cieszę się, że zawieramy przymierze z kierownictwem targów, bo być może to miejsce stanie się pewnym symbolem Nowej Łodzi, tej Łodzi, która musi jakby podjąć się filmowej cały czas pewnych organizacyjnych zmian. Nie wiem, czy na przykład Semafor nie powinien wejść do filmów, wytwórni filmów oświatowych i postawić w ten sposób wytwórnia filmów krótkometrażowych. Ale to, co nas łączy z tym miejscem, z tą imprezą, to właśnie ta chęć, żeby mocniej uczestniczyć w zmianie imażu łódzkiego filmu, ale druga to oczywiście zwiększyć możliwości oddziaływania szkoły i jako placówki dydaktycznej, i jako producenta. Tell me more, tell me more.